Despacito. Cześć, drogie fany, witam was w tym tygodniu super bohaterskim na moim kanale. Mam nadzieję, że oglądacie mnie tylko tutaj, ale też na pozostałych dwóch kanałach, co wam serdecznie polecam. Natomiast obiecałem, że będzie więcej, ale obiecałem, to nie pamiętam, czy tu, czy na Facebooku, chyba i tu, że tych odcinków będzie więcej super bohaterskich niż tylko jeden w tygodniu. W końcu mamy maraton, tydzień super bohaterski. Trochę nieświadomie mówię w kuczci Stana Lee, bo zacząłem tydzień przed wiadomością mojego śmierci i tak wyszło, że no tak się wbiliśmy, natomiast by uczci go tutaj trochę, chociaż nie wiem, czy tymi klockami go uczciwie, no ale no, głupio wyszło, może się już zamknę w takim razie i przejdę do klocków. Mamy tu Minionka i Ron Moona. Zamów sobie Despacito Me 3, żeby było ciekawie, są to klocki OBM, które pierwszy raz u mnie na kanale, natomiast jestem prawie że pewny, sobie daję coś uciąć, prawie idę klocka swojego oddać, że tutaj obok były identyczne opakowania z identycznym logiem, z identycznymi figurkami, w sensie tylko tymi, z logiem Letai, innej firmy, więc no, ciekawie. W środku przede wszystkim mamy kloca Iron Moona, no i mamy karty do gry, co ciekawe, wow, będziemy sobie dalej kolekcjonować te karty. Super Heroes, szkoda, że nie Super Minion Heroes. W środku, do zestawu jeszcze możemy mieć do kupna Spodermona, co on ma na oczach w ogóle? Batmoona, Super Moona, Hulka, w ogóle, no jest ciekawy, no jest mój Iron Moon. Jest mój Iron Moon, bo ciekawy, on nie różni się niby od tego, niby się nie różni od tego tutaj. No, zobaczmy, ocenimy, otwórzmy opakowanie. Klocki kosztował, musicie wiedzieć, 6 ziko, więc nie najtaniej, nie najdrożej. Instrukcji jakiejkolwiek brak, więc, a są jakieś tu kloce. Już widzimy, że to znacznie różni się chyba od tego, co nam tu obiecano, że tu będzie. Lubimy takie sytuacje najbardziej. Dobra. Mamy faktycznie karty, nie okłamano nas, dosłownie dwie karty, też nas nie okłamano, więc WTF klocuszku, ty się nie czepiaj, bo obiecano dwie i są dwie. No tak, przynajmniej nas wyszukano. Jest tu Iron Moon na jednej karcie, a na drugiej Batman, prawda, bo wszak to samo uniwersum, więc why not. Otwórzmy sobie klocuszki, zobaczmy sobie, co nas UBM. Ja to obiecuję, ja to w ogóle rozwijam jako skrót typu, nie wiem, obij mnie. Mamy tutaj takie coś, tutaj też chyba nas skłamano, nie, akurat tu nie skłamano, bo to może być całkiem ciekawy motyw, bo spójrzcie, wiecie, o co chodzi, to jest obrotowy, kurde, ten, pomijając fakt, że patrzcie, jak perfidnie to już jest z jakiegoś Chińczyka skaleczone, no, nie zwalam żadnego Chińczyka, wiadomo, że to nie wina, natomiast no, cóż, klocki tutaj, mówię, zawarte zupełnie inne. No w sumie najpierw budujmy faktycznie konstrukcję. Bo to powinno wyglądać tak, że... Aha, no i fajnie, tylko że przez to, że to jest na tym, to nie może stać na ziemi. Widzicie, wiecie, co chodzi? Wow! Wow! Normalnie wow. Bo to dobrze włożyłem, nie ma innej opcji. Wielki start na plus na starcie. Nawet opakowanie też się przewraca. Tu powinno być takie coś, na pewno szczepione. O dziwo, kloc trzyma się dobrze. Tu powinno być coś takiego. Czemu ten klocuszek ma tu dziurkę? Co ten Iron Moon ma z tą dziurką robić? Nie chcę wiedzieć, ba, nawet nie chcę myśleć. Więc tak, no zaprezentowane tutaj na opakowaniu czerwone coś wygląda tak. Czarny jest czarny, to się zgadza. Brak też tych niebieskich tu studzików, które symbolizują, wiecie, ten zwrąk. Brak też tych niebieskich studzików na ręce, które sumują odrzut. Piękny start OBM. Nogi. Nogi, klasyka, bez nadruku. Nie spodziewałem się niczego innego. Tułów. Przyjrzyjmy się. Tu kolor wychodzi. To tak, zdecydowanie wychodzi mocno ten kolor. To tak. Gdyby on nie wychodził, nie byłoby tak źle, spójrzcie, no biały wychodzi i tu żółty kolor wychodzi, czerwony nie może wychodzić, bo on jest czerwony. No gdyby nie wychodził, nie byłoby tak źle. Sama buzia, która też była doczepiona, no są tu pewne wady, nie do malowania i tak dalej. Tutaj ten uśmiech też, no zęby, no dostał mocny, że tak powiem, cios od
Thanosa w te zęby, jest tylko połowa. Wsadźmy jednak ręce, zobaczmy jak to wygląda. Rączki ma, żeby było ciekawiej, zwykłe. Gdzie też nas nie, tu nas jest skłamano. Na zdjęciu jest ten, tu na obrazku ma czerwone łapy, a tu na zdjęciu ma żółte, więc no tu nas nie skłamano. No i powiem tak, z tyłu. Co to jest? Bo to nie jest nadruk. No, ja to nie jest, kochani, nadruk, zdecydowanie. Jakiś brzydki kawałek plastiku i niestety nie wiem, czy go zedrzemy. Spróbuję później jakimś twardym narzędziem, ale oj, OBM. A mogłeś być takim fajnym minionkiem. No dobra, cały minionek prezentuje się w ten sposób. W ogóle sama idea mieszania minionków z Iron Moonem, no szaleństwo. Powiem tak, choć to lekko ciężko, ale lepiej lekko ciężko niż lekko za lekko. Nogi chodzą w miarę za lekko, w sensie stosunku do rąk, i mam wrażenie, że z każdym ruchem chodzą coraz lżej. Także nóżki, ale wiecie, nie leci on sam. Rączki ciężko, tu się obracają w miarę okej. Tu jak Lego są, nawet bym powiedział, w miarę. W miarę. Mówię, te nadruki bolą, to krzywo nadrukowanie. To z tyłu jeszcze bardziej, bo tym bardziej jak się bawię, to jest wyczuwalne w ogóle, to jest w ogóle zdrowe. Żeby było ciekawie, w opakowaniu mam też coś takiego. Co to jest? Na co to komu potrzebne? Nie mam pojęcia, bo na pewno nie wchodzi to zamiast ręki. Na pewno nie wchodzi to... No do ręki wchodzi. Co, on ma sztućca, żeby sam wyprął sobie i zjadł swoje flaki z tego wszystkiego? Chyba tak. No i mówię, ta idea w końcu, na końcu ciekawa, że... Patrzcie do... Czekajcie. Przepraszam, źle popatrzyłem. Patrzcie, to było drugie schowane. No dobra, i po prostu nie widziałem przez to. Dobra, więc on się utrzymuje na tym, no to już minimalny plusik, przynajmniej jakikolwiek udało nam się tu znaleźć. Czyli w teorii, patrzcie, można by z tego na starcie fajną obracarkę zrobić do hipeczków. Taką, wiecie, jak mają profesjonalni Lego tuberzy. Tylko od spodu coś dorobić. Dobra, no przejdźmy do podsumowania tego czegoś. Mamy tydzień super bohaterów, nie ma żadnej terfy ulgowej. Są dwie karty. Jakość kart chyba jeden z twardszych tektur, które znalazłem, ale to jest chyba największy plus tego czegoś. Sam hipek, no widzicie, nie tylko ma wyjechane kolory tutaj, nie tylko ta twarz nie do końca jest ładnie domalowana, ale i z tyłu ma jakieś tutaj coś okropnego po prostu. Ja wiem, tego przypuszczalnie wy mieć nie będziecie, no ale cóż. Ta płytka trochę zarysowana, zupełnie inne klocki w środku i brak fundamentalnych klocków, które powinny tutaj się znaleźć, czyli te elementy odrzutu, które powinny go symulować. Zresztą tu też się trochę różni od, to widzicie, buzią od tego tutaj, no ale obrazek też kłamie. Tutaj też kłamie. No i mamy werdykt, bo zakłamanie między tym, co jest na obrazku, a tym znajdowym w środku, to jest moim zdaniem najgorsze zakłamanie, jakie możemy znaleźć, więc mamy najgorsze, jakie mogliśmy znaleźć zakłamanie w tej paczce. W związku z tymi licznymi wadkami, inne klocki, brak klocków, nie do końca domalowanie, to jest wbrew pozorom najmniejszy ból, naprawdę najfajniejsze są karty, nie wiedzieć po co ten przedmiot, obrotowe to jest w miarę spoko, no i ten z tyłu mega wadka, która nie wiem czy się zmarzy, no niestety, ale muszę być tutaj dość mocno brutalny, no i muszę wystawić temu ocenę, powiedzmy. No, mimo wszystko Iron Man, kurde, lubię Iron Mana i tu ma gość przewagę, mimo wszystko. No, jakość klocka nie jest zła, żebyście mnie źle nie zrozumieli. I zawsze tak najgorzej jest po prostu, gdy w środku mamy inną rzecz niż nam obiecywano na opakowaniu. Dlatego myślę, że to na 6/10 nie będzie tu krzywdząca, a wręcz przeciwnie. Dlatego, że bardzo lubię Iron Mana. No i nawet trochę śmieszkowaty jest ten połączenie minionko Iron Mana w ogóle. Także 6/10, absolutnie. To i tak jest, mówię, dobrą oceną, bo naprawdę powinien zostać piątkę. Jeżeli nie lubicie Marvela, to dajcie mu piątkę. Dziękuję wam za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Widzimy się już wkrótce oczywiście w kolejnych. No i cóż, zapraszam też was na inne kanały, gdzie dzieje się nie mniej superbohatersko. Jest też nie mniej fajnie, także koniecznie wbijajcie i na Klocko Grał, i na i na Klocko Zaura, bo tam też się, mówię, dzieje bardzo fajnie. Dzięki za kolejny wspólny, do zobaczenia wkrótce,